Pod jednym z moich filmów pojawił się ciekawy komentarz. Szok, że ktoś w dzisiejszych czasach używa sonara i modułów brzmieniowych. Chodziło tutaj o to, że w dzisiejszych czasach już y, tworzenie muzyki przeniosło się całkowicie do komputera i niepotrzebne są moduły brzmieniowe, czyli takie urządzenia do generowania brzmienia, zawierające określoną liczbę barw, określone próbki i pozwalające na Generowanie partii instrumentalnych y, poprzez sterowanie tymi modułami, na przykład z klawiatury czy też z komputera. Dzisiaj wiemy, że mamy do dyspozycji już mocne komputery, które mogą z powodzeniem generować nam dowolne barwy, y, być źródłem właśnie ciekawych brzmień dzięki zastosowaniu technologii, czy to VSTI, czyli wirtualnych instrumentów, i pokrewnych y, temu różnych rozwiązań programowych, które skutecznie nam zastąpiły moduły brzmieniowe. W latach 90 jeszcze komputery nie były na tyle mocne, aby wygenerować nam dobrze brzmiący aranż. Niektórzy pamiętają w trakcie takich pierwszych prób w współpracy z instrumentami wirtualnymi napotykaliśmy na liczne problemy, na przykład na dużą latencję, czyli ten czas, który potrzebny był od naciśnięcia klawisza do wygenerowania brzmienia, był dość długi, czuć było podczas grania opóźnienie, no nie były te instrumenty wirtualne jeszcze takie. Po prostu pewne i nie były lekkie dla komputera. Nie dało się tworzyć takich bardzo rozbudowanych aranżacji na komputerze. Jednak już w latach 2000 ta sytuacja uległa poprawie i obecnie już nie ma żadnych problemów, żeby sobie całkowicie brzmienia, jakiekolwiek nam są potrzebne, pozyskiwać, generować w czasie rzeczywistym w komputerze. Natomiast widzimy też, że z drugiej strony możemy pracować inaczej. Te instrumenty, które jeszcze do niedawna były w formie takiej rakowej produkowane, no zniknęły szybko z rynku. Ale jest też rynek wtórny. Na przykład na portalach aukcyjnych czy też ogłoszeniowych możemy spotkać bardzo wiele ciekawych ofert. Mamy tam interesujące instrumenty, często takie modele dość znane, topowe, ale też i rzadsze, które mogą nam posłużyć do generowania jakichś partii instrumentalnych w naszych aranżacjach, w naszych podkładach muzycznych, i możemy sobie z tych instrumentów też dzisiaj korzystać, dzięki temu, że stworzymy sobie studio MIDI, które będzie nam służyło właśnie do współpracy komputera. Z instrumentami fizycznymi, które będziemy właśnie mogli zintegrować z naszym projektem muzycznym, który będziemy tworzyć na komputerze. Dla kogo są takie moduły brzmieniowe? Na pewno dla osób, które chciałyby stworzyć aranż stylizowany na lata 80., 90., mamy dostęp do autentycznych barw z fizycznych urządzeń, które. Nie będą y, nam musiały niczego udawać, bo będą po prostu brzmiały tak jak w tym czasie. Na przykład przypomnijmy sobie y, pianino z Korga M1 czy jakieś dzwonki z Yamaha DX7. To są po prostu brzmienia bardzo klasyczne, które oczywiście dzisiaj są emulowane z powodzeniem przez instrumenty y, takie wirtualne w komputerze. Natomiast praca z fizycznym instrumentem może być też źródłem dodatkowej takiej satysfakcji, pobudzenia do, do działania w tych twórczych procesach, co też jest bardzo ważne, czyli taka wartość też obcowania z tym instrumentem zewnętrznym. Dobrym rozwiązaniem będzie także skorzystanie z modułu brzmieniowego, który zawiera. Wiele ciekawych barw przez osoby, które nie chcą albo nie lubią po prostu bardzo dużej ilości czasu spędzać przy komputerze. Często starsze osoby czują się bardzo bezpiecznie. Gdy mają na przykład Rolanda XV5080, znają układ jego barw i mogą bardzo szybko orientować się po jego strukturze barwowej, po układzie tych programów i również. Bardzo cenne będą też moduły brzmieniowe dla osób, które od lat zbierały sobie barwy, tworzyły sobie swoje barwy i chcą z nich korzystać podczas produkcji muzycznej. Myślę, że takie plusy są bardzo tutaj widoczne. Natomiast jest to pewna alternatywa dla instrumentów wirtualnych. Można tutaj się spierać, oczywiście, co brzmi lepiej, co gorzej. No, takim błędnym porównywaniem jest na przykład porównywanie, ile ważą próbki. Danego modułu brzmieniowego, bo są to często, na przykład, wartości dzisiaj z punktu widzenia naszego, śmiesznie małe, typu na przykład 8 MB czy 12 MB. Przy czym dzisiejsze kombajny wirtualne generujące brzmienie w komputerze to są już często setki gigabajtów różnych artykulacji, różnych odmian, wersji. Tylko pytanie, czy to się później przekłada na taką właściwą pracę, czy te aranżacje też yy, faktycznie będą lepsze u osoby, która ma tych barw. Miliony gigabajtów, a z drugiej strony no nie potrafi na przykład w sposób taki brzmiący zaaranżować nawet prostej piosenki, prostego utworu. Tutaj często problem z porównywaniem jakości barw, czy moduł, czy, czy instrument wirtualny bierze się nie stąd, że faktycznie coś jest złe. Bo wiemy, że no, na pewno podczas emulowania brzmienia akustycznych instrumentów orkiestrowych czy, czy jakiejś wysokiej jakości fortepianów, no to tutaj instrument wirtualny z komputera pewnie oferuje znacznie bardziej brzmienie realistyczne. Natomiast tworząc aranżacje w innych gatunkach, które nie wymagają udawania tego, czym nie są, czyli Utwory elektroniczne, utwory popowe, synt popowe, jakieś takie, które czerpią właśnie z tych barw bardziej takich klasyczno-elektronicznych, to tutaj już można się bardzo zastanawiać, czy ten instrument wirtualny akurat będzie nam w stanie zaoferować takie brzmienie, jakiego chcemy. Przy instrumencie fizycznym jesteśmy w stanie świadomie to brzmienie często sobie wykreować. Często jest to też instrument przy którym spędziliśmy sporo czasu i znamy jego dobre, jego gorsze strony. Wiemy, co zrobić, żeby on zabrzmiał dobrze. No i przede wszystkim też ważne jest, w jaki sposób tych barw użyjemy. Mając starszy moduł brzmieniowy, możemy posłużyć się jego barwą do budowy np. tylko jednej partii, np. partii padów. Ja tutaj często podaję np. w przypadku takich teksturowanych padów, mamy KORGA Wave Station, który jest świetny, naprawdę. Takie ewoluujące, piękne brzmienia, które możemy nawet przez kilkadziesiąt sekund sobie pięknie przesłuchiwać, i one się zmieniają. Możemy manipulować parametry tych brzmień. To jest świetny instrument. Czyli musimy znaleźć sobie też specjalizację, w którym dany instrument będzie nam tutaj pomagał. Druga rzecz to, jeżeli ktoś ma tylko jeden moduł brzmieniowy. No to może robić na nim dobrze brzmiące, takie spójne aranżacje, które też będą brzmiały na pewno w sposób e, całkiem dobry. Nawet jeżeli to będzie sprzęt, który ma kilka, kilkanaście lat, no dzisiaj już modułów brzmieniowych się nie produkuje. Ostatnim modułem jest podobno Roland Integra 7, który akurat tutaj u mnie w studio jest. Jest to naprawdę mocny instrument, nielubiany przez wielu. Bo może od pierwszego kontaktu nie zachwyca nas jakąś taką wielką jakimś takim brzmieniem, natomiast jest świetny, ponieważ posiada 16 procesorów efektów plus dwa globalne. I możemy po prostu te brzmienia wykorzystywać bardzo swobodnie w aranżacjach bardzo złożonych. Nic nam się tutaj po prostu nie zacina, żaden komputer nam się nie zawiesza. To chodzi wszystko o to, żeby mieć taki płynny. System pracy, żebyśmy się mogli skupić na muzyce, a nie na walce z jakimś oprogramowaniem, z jakimś autoryzowaniem licencji tych programów wirtualnych. To też wszystko ma swój urok, ale jeżeli ktoś lubi taką pracę ułożoną i barwy, które posiadają te moduły brzmieniowe, szczególnie już te takie nowsze, to naprawdę nie ma czego szukać, jeżeli szukamy takiej właśnie prostej ścieżki do tworzenia. Dla osób starszych to jest też dobre, bo wiadomo, te instrumenty wirtualne cały czas się aktualizują, cały czas się zmieniają, jakieś subskrypcje trzeba płacić. A znam osoby, które mają na przykład od kilku lat jeden moduł, znają go na wylot. To nie znaczy, że te aranżacje będą brzmiały tak bardzo podobnie, ponieważ tych barw jest dużo. Wiadomo, że jakaś tam wspólna część tego brzmienia jest, taki mianownik, sygnatura brzmieniowa konkretnego modułu. Natomiast Tutaj widzimy, że jest to taka ścieżka współpracy alternatywna, praca z modułami brzmieniowymi. Może być też uzupełnieniem pracy z instrumentami wirtualnymi. To się nic tutaj nie wyklucza. Dlatego polecam wszystkim, którzy mają dostęp do tych urządzeń, żeby sobie po prostu je przetestować, podłączyć do komputera poprzez interfejs MIDI i stworzyć projekt, czy to wybranych partii do naszego utworu, czy to po prostu całościowego utworu, jeżeli mamy moduł, który obsługuje multitimbral, czyli możliwość pracy z wieloma barwami na kilku, kilkunastu kanałach jednocześnie. Polecam takie eksperymenty i uważam, że jeszcze w dzisiejszych czasach, jeżeli mamy moduły brzmieniowe czy zewnętrzne instrumenty, nieco starsze, warto się im przyjrzeć. Wiadomo, nie wszystkie z nich będą pewnie takie atrakcyjne. Nie będzie nam się yy, to wszystko podobało, nie będzie nam pasowało. To wszystko zależy od stylistyki aranżu. Także zapraszam do przetestowania tych urządzeń. A jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zapraszam też do subskrybowania tego kanału. Wkrótce wiele ciekawych materiałów na ten temat. Do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiam.